STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Pogoni Szczecin. Nie byłem przygotowany zbytnio, że to akurat zdarzy się w trakcie meczu. No ale taka jest rola bramkarza, tak? Wszyscy wiemy jak musi sobie radzić bramkarz, czy to kontuzja, czy to czerwona kartka, tak? Musi być gotowy w każdym momencie. No ciężko było wejść w mecz, tak? No bo raz, że byliśmy w 10, to 26 to pomogło dużo Śląskowi, więc no ale zrobiłem to, co mogłem, tak? Teraz wracamy do Szczecina. Wiadomo, przyjechaliśmy po 3 punkty, ale stało się, jak się stało. Żyjemy dalej, teraz mecz z Lechią w Gdańsku u siebie, więc miejmy nadzieję, że tam zostaną 3 punkty w Szczecinie. Dla Ciebie to będzie prawdopodobnie, powiem, ale raczej na 99% kolejny mecz w Ekstraklasie. Już wtedy taki przygotowany w pełni będziesz do tego meczu. No zobaczymy, co trener zdecyduje, tak? Zobaczymy, co trener zdecyduje. No już od początku, tak? Już od rozgrzewki, jeżeli mam wyjść, no to wyjdę, będę przygotowany w 100%, nie będę musiał się dogrzewać na boisku, tak jak to było dzisiaj. Tylko już w tunelu będę gotowy, już na rozgrzewce będę się przygotował do tego spotkania i mam nadzieję, że będzie lepiej, tak? Można powiedzieć, że tak, zakładamy sobie coś w tym meczu, wychodzimy 10 minuta, musimy grać w 10. Ale to nie był jeszcze stracony mecz. Zakładaliśmy sobie pewne rzeczy w przerwie na pewno. Wychodzimy na drugą połowę i dostajemy drugą bramkę i kolejny plan runie w gruzach. No tak, na pewno ta druga bramka nam nie pomogła. Powiedzieliśmy sobie w szatni parę rzeczy. Wyszliśmy tak naprawdę na drugą połowę z nową nadzieją. No ale niestety, no, taka jest piłka. Trzeba było dograć jeszcze kolejne 45 minut. Niecałe już, bo tam nie wiem, która to była minuta dokładnie. Pożegnanie w Szczecinie już w sobotę z Lechią Gdańsk. I na pewno będziemy chcieli to ostatnie wrażenie jak najlepsze po sobie zostawić. Tak, tak. Serdecznie zapraszam wszystkich kibiców na stadion. Miejmy nadzieję, że my wygramy, wy nam pomożecie i będziemy wszyscy szczęśliwie razem świętować zakończenie sezonu.